Nazywam się Andrzej Gryżewski, jestem psychologiem, seksuologiem, pracuję w przystani psychologicznej. Uzależnienie od seksu polega na patologicznym zainteresowaniu się seksem i na tyle jest to silne uzależnienie, że stanowi ono jakby sens życia osoby uzależnionej. Jest 12 różnych typów uzależnienia od seksu. Pierwszy typ to jest fantazjowanie. Taka osoba uzależniona od seksu fantazjuje sobie nieraz po kilka godzin, wymyśla jakieś scenariusze i później po fantazjach się masturbuje. To jest pierwszy typ. Kolejny typ to jest uwodzenie, czyli osoba taka uzależniona chodzi po różnych pubach, dyskotekach, siłowniach, barach, miejscu pracy i podrywa kolejne osoby. Ma z nimi szybki seks, tak zwaną jednorazówkę, no i następnie kończy tą relację. Następny typ to jest seks zarobkowy, czyli to są te osoby, które świadczą usługi seksualne. One też często, niektóre robią to dla pieniędzy, a niektóre są od tego uzależnione, nie dość, że mają jeszcze pieniądze, to też dużą satysfakcję, tak? Kolejny typ to jest ekshibicjonizm. Wcześniej osoby takie chodziły po parkach i się rozbierały, obecnie to przybiera taką formę, że bardziej jeżdżą z samochodem i się obnażają z samochodu. Następny typ to jest wojeryzm, czyli podglądactwo. Latem można takie osoby zaobserwować gdzieś na plaży, na wydmie podglądają lorynetką inne osoby opalające się, a w mieście to są tacy panowie, którzy zazwyczaj jeżdżą gdzieś tam wieczorem z lorynetką i obserwują, kto się rozbiera w jakim mieszkaniu, tak? I podglądają nasze życie intymne. Jest też pedofilia, czyli seks z dziećmi i to też niektórzy autorzy podciągają pod uzależnienie od seksu. Kolejnym typem jest kazirodztwo, czyli seks z osobami, które są jakoś z nami spokrewnione. Uzależnienie od seksu płatnego, czyli to są mężczyźni, czasami też kobiety, którzy chodzą po różnego rodzaju agencjach towarzyskich, po salonach masażu i tam korzystają z tych płatnych usług. Jeśli chodzi o seksoholizm, to szacuje się, że dotyczy on około 5% populacji. Głównie przewaga jest mężczyzn, mniej więcej w proporcjach 5:1. Jeśli chodzi o oglądanie pornografii internetowej, to bardzo dużo jest pacjentów w wieku 20 parę lat, około 30 lat i później jest też grupa około 60 lat, także są to też dużo starsze osoby, które gdzieś tam ich partnerki przestają z nimi współżyć i jakby rekompensują sobie to oglądając pornografię. Także można powiedzieć, że seksoholizm jest bardzo demokratyczny, dotyczy każdej grupy społecznej, każdego przedziału wiekowego. To się odbywa bez względu właśnie na zawód, na rasę, na wiek, na płeć, stan majątkowy.